Dzień dobry, witam w kurniku Kazika. Ja jestem Kazik, czasem lubię dawać w gazik. Dzisiaj dawałem w gazik z kolegami. Ale to było wcześniej, natomiast teraz przyszedł czas, żeby nagrać dla was piątkowy odcinek, w którym tak naprawdę nie mam specjalnie zbyt ciekawych rzeczy do nagrania dla was. Myślę, że odcinek będzie dość podobny do poprzedniego. Po prostu wyciągam jajeczka z kurnika. O, jak widzicie, tych jajek dzisiaj tutaj jest niedużo, bo od kochinów tylko dwa. Reszta to plastikowe. A propos dawania w gazik, to tak, żebyście nie pomyśleli sobie, było dawane w gazik z kolegami, ale na motocyklach. Mój jeden kolega zrzucił swój motocykl z wodospadu. Ci, którzy znają mój drugi kanał motocyklowy, to pewnie będą mogli sobie obejrzeć. Ten filmik prędzej czy później znajdzie się na drugim kanale. Natomiast zobaczmy, co my tutaj mamy. Jajek uniosek jest coraz więcej. Zobaczmy, czy został pobity rekord, czy nie. Wydaje się, że tak, bo zobaczcie, tutaj jest 17 niosek i ile mamy dzisiaj jajeczek. Już tutaj mam 8. Kolejna wytłoczka. Tak, tutaj są dwa od kochinów. Ale 8, 9, 10, 11, 12, 13 jajek, słuchajcie, 13 na 17 niosek. Myślę, że to jest całkiem fajny, że o, światła się zapaliły, że to jest całkiem fajny wynik. 13 jaj na 17 kur. Dzisiaj kochiny trochę zawiodły, bo tylko dwa jajeczka. Gdyby nie to, na pewno byłby rekord pobity. Ale jestem i tak dumny z moich kurek, jestem z nich zadowolony, bo 13 jaj na 17 kur to bardzo, ale to bardzo dobrze. Nie bój się, bo ja sam w strachu. Słuchajcie, od pewnego czasu zwróciłem uwagę na to, że jedna z moich kurek jest jakby ostatnia w hierarchii, czyli taka najbardziej pomiatana w stadzie. Rosa. Pamiętacie Rosę? Ci z was, którzy śledzą ten kanał, zapewne pamiętają moment, w którym Rosa dołączyła do stada jako młoda kurka, jako młoda nioska. Miała wtedy 19 tygodni. No ale tak, to było prawie 2 lata temu. W tej chwili Rosa, myślę, że jest najstarszą kurą na tym wybiegu. Parę razy zauważyłem, że kogut Hans odgania ją od jedzenia, ona się trzyma na uboczu. Inne kury również ją czasami przeganiają. Nie wiem, o co chodzi i dlaczego tak się dzieje, że taka kurka, przecież zdawać by się mogło najstarsza, największa w całym stadzie, muszę im dolać wody, największa, najstarsza w całym stadzie jest przez to stado odganiana, odpychana, jakby nieakceptowana. Wypiłyście wszystko. O, i wam zamarzło. I wam zamarzło. I co teraz? I teraz Kaziu musi wam to odmrozić. Dobra, naleję wam tutaj. Zimne będzie. Zimne będzie bardzo. Także ostrożnie. Pomału będę musiał wyłapać kurczaki, które znajdują się w tunelu foliowym. Wiem, że w tym tygodniu jakieś takie mało chyba ciekawe te odcinki, ale tak jak mówiłem, dzisiaj cały dzień miałem gości, byłem zajęty czymś innym i dopiero teraz wieczorkiem znalazłem chwilę, aby nagrać dla was jakiś króciutki materiał. Jak na razie w kurniku Kazika, jak widzicie, wszystko jest w miarę ok, jajek jest coraz więcej.
Jajek jest coraz więcej. Jajeczka od kochinów na lęgi wiosenne pomału zbieram. Jak będzie ich około 40, to pewnie wtedy włączę inkubator. Jeśli będzie jakaś kwoka, to pod kwokę również podłożę jajeczka. Na razie tych jajeczek pomalutku przybywa. Dzisiaj były 2, wczoraj było 5, więc pewnie jutro będzie około 6. Tak na to liczę. Jeśli mi się uda, to zapraszam Was na niedzielny live. Nie obiecuję, ale postaram się zrobić wszystko, co w mojej mocy, aby taki live na kanale się ukazał. A w tym piątkowym odcinku życzę Wam udanego weekendu. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów. Mówił do Was Kazik, teraz idę dawać w gazik, ale tak naprawdę. A my co? Widzimy się w kolejnym odcinku.